W centrum Jeleniej Góry wznosi się niewielka cerkiew pod wezwaniem apostołów Piotra i Pawła. Stanęła w 1738 roku na miejscu wcześniejszego średniowiecznego kościoła. Służył on katolikom do 1925 roku, o czym przypomina bogato zdobiony portal. Świątynia prawosławna dzieli się na trzy części, jeżeli się patrzy na nią na tym rzucie poziomym. Miejsce, część ołtarzowa odgrodzona jest ikonostasem od nawy głównej i ikonostas zawiera w sobie przede wszystkim królewskie, carskie wrota, te wrota prowadzące do Królestwa Bożego. Za ikonostasem jest święty ołtarz, na którym niewidzialnie spoczywa Bóg. W ostatnim czasie świątynia przeszła gruntowną rewitalizację. Odnowiono elewację, a także kamienną opaskę. Zmiany widać także w jej wnętrzu. Malowanie wnętrza, ono również stanowi taki duży wkład w to bogactwo, którym może się poszczycić Jelenia Góra. Które mają prześliczną architekturę, ale również nieprawdopodobnie bogate wyposażenie, które jest przesycone taką specyficzną, bardzo głęboką słowiańską duchowością. Łączny koszt prac wyniósł ponad 180 tysięcy złotych. Środki pochodziły z Funduszu Kościelnego, Urzędu Miasta i Województwa. Cerkiew cieszy się dużym zainteresowaniem turystów. Cerkiew oczywiście jest takim dobrym miejscem do tego, żeby się zatrzymać, pomyśleć. Staramy się również odpowiadać na bardzo wiele pytań, które oczywiście towarzyszą ludziom, którzy nas odwiedzają. To właśnie tutaj miłośnicy historii sztuki mogą podziwiać nie tylko ponad 120-letnie ikony, ale także jedne z pierwszych fresków Jerzego Nowosielskiego i Adama Stalony-Dobrzańskiego. Nowosielski był wybitnym polskim malarzem, jednym z najwybitniejszych polskich malarzy drugiej połowy XX wieku, ale równocześnie był filozofem i teologiem. Pochodził z rodziny łemkowsko-polskiej. Proboszcz już zabiega o kolejne środki, tym razem na renowację ikonostasu oraz zabytkowych ikon. Wiadomo już, że odnowienie tego pierwszego kosztować będzie około 384 tysięcy złotych.